Cześć, z tej strony Smart Tester i pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić kopię zapasową danych z konsoli PlayStation 3. Najpierw więc włączmy konsolę. Ok, konsola i pad już podłączone. W takim razie przechodzimy do ustawienia systemu. I szukamy narzędzia do kopii zapasowych. Aby utworzyć taką kopię, jest nam potrzebny dysk lub pendrive o pojemności. W moim przypadku jest to około 60 GB, bo nie mam tam zbyt duże rzeczy. Ale jeżeli chcecie się dowiedzieć, ile to jest konkretnie, to możecie podpiąć na przykład małego 2 GB pendrive'a i wtedy wyświetli się Wam, ile jest Wam jeszcze potrzebne. Więc wtedy będziecie dokładnie wiedzieli, czy coś trzeba usunąć, czy wszystko może zostać. Ok, ja podłączam. Ok, dysk jest. Utworzy się kopia zapasowa wszystkich danych, oprócz trofeów, które musimy zsynchronizować w chmurze. Ok, kopia się przygotowywuje. Będzie to niestety chwilę trwało, nawet delikatnie mówiąc dłuższą, więc zwróćcie się w cierpliwość. Sądzę, że najlepszym pomysłem będzie zrobienie tego przez noc, kiedy nikt normalny z konsoli nie korzysta, albo wtedy, kiedy śpicie. No i w takim razie czekamy. Przewiniemy film i pokażę Wam, jak będzie to wyglądać na koniec. Ok, PlayStation pokazało już, ile czasu zostało. A już nawet 7% pokazał. Przed chwilą było 0% i godzina i 56 minut. Zaznaczam, że ja mam tylko około 60 GB danych, więc to też trwa trochę mniej. Wychodzi, że średnio 0,5 GB na minutę jest backupowanych. No i sprawdzimy to ze stoperem, ile rzeczywiście wyjdzie, ale sądzę, że powinno wyjść tyle, ile mówi PlayStation. Kiedy cały proces dojdzie do końca, powinno się ukazać Wam coś takiego. Miejsca docelowe zapisu, tutaj pokaże się to, na czym to zapisaliście. I również informacje o dacie i rozmiarze tego pliku. Teraz wystarczy, że naciśniemy wstecz i śmiało można stwierdzić, że backup jest gotowy. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!